Ludzie, róbcie własny kisiel. To jest coś nieporównywalnie dobrego. Kochani, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was film, w którym opowiem Wam, jakie są moje 3 sposoby na przeziębienia. Będą to takie 3 moje triki, 3 rzeczy, które robię, by wzmocnić swój organizm w okresie przeziębień i chorób. Niestety bezpowrotnie pożegnaliśmy lato. I niestety robi się coraz zimniej za oknem, jest deszczowo i jest to czas, w którym naprawdę wszyscy dookoła chorują. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o moich 3 takich sposobach na wzmocnienie organizmu i o 3 sposobach, które pomagają mi po prostu pozostać zdrowym człowiekiem. Chciałabym przy tym zaznaczyć, że są to takie codzienne rytuały, które mogą nam pomóc w takim właśnie dość wymagającym okresie. Stosowanie tych rzeczy i robienie tego, co ja robię, nie jest równoznaczne z tym, że nie należy iść do lekarza, jeśli jest się bardzo chorym, albo że po prostu nie należy brać lekarstw przepisanych przez lekarza, czy nic z tych rzeczy. Są to po prostu 3 sposoby, które możliwe, że pomogą Wam, by nie dać się złapać żadnej chorobie. Zanim przejdę do tych 3 fantastycznych rzeczy, chciałabym Wam pokazać pierwszy raz na moim vlogu moją książkę. Tak, premiera była kilka dni temu. Tak, więc oto jest moje dzieciątko, które tworzyłam przez 1,5 roku. I już możecie dostać w księgarniach tęże książkę. Z pewnością nagram jakiś vlog, jakiś film, w którym Wam opowiem o tym całym procesie, ponieważ przez rok z bardzo dużym hakiem nagrywałam jakieś tam filmiki, urywki z właśnie przygotowywania przepisów i tak dalej, więc będę mogła Wam pokazać, jak to wyglądało za kulisami, więc jeśli chcecie, skomentujcie i dajcie łapkę w górę. To był taki malutki przerywnik, bo koniecznie chciałam Wam pokazać moją książkę. A teraz... O nie, przepraszam. O. Jedulko. Książkę można zakupić zarówno stacjonarnie we wszystkich empikach i księgarniach lub właśnie przez internet. No dobra, teraz 3 sposoby. Numer 1 to jest moje odkrycie tej jesieni. Jest to produkt, który dostaniecie w aptekach i jest to olejek z oregano. Nie wiem, czy wcześniej słyszeliście o czymś takim. Ja się dowiedziałam stosunkowo niedawno i bardzo, bardzo żałuję, ponieważ mam wrażenie, że gdybym wiedziała o tym wcześniej, to byłabym w stanie zapobiec wielu infekcjom i przeziębieniom i grypom i temu wszystkiemu, co czasem po prostu miało u mnie miejsce. Wygląda on tak. Jest to połączenie właśnie olejku z oregano i ten olejek z oregano jest rozcieńczony w oliwie z oliwek. To jest taka mała buteleczka i tego olejku z oregano stosuje się bardzo, bardzo mało. Jest to ściśle określone tutaj na opakowaniu. Jeśli pozwolicie, to Wam po prostu przeczytam, ponieważ tak będzie bezpieczniej, żeby Wam to tak pokazać. Więc 4 krople tego olejku z oregano rozcieńcza się w 1/3 szklanki wody lub soku lub innego dowolnego napoju i to się pije 2-3 razy dziennie. Smakuje to po prostu jak oregano, czyli jest to taki dość przyjemny smak. Leciutko gorzkawy, ale naprawdę całkiem przyjemny i znośny w porównaniu do innych lekarstw i syropów i tak dalej. Więc tak, chciałabym Wam teraz powiedzieć, jakie są główne zalety stosowania tego olejku. Powiem Wam tak, ja byłam przeziębiona bardzo, bardzo mocno jakiś czas temu, że naprawdę straciłam głos bezpowrotnie. To się stało jakoś tak totalnie z dnia na dzień, po prostu choroba mnie zwaliła z nóg. Stosowałam ten olejek i praktycznie po 2 dniach byłam w stanie wrócić do normalnego życia. To było coś dla mnie niesamowitego. Ten olejek działa bardzo mocno przeciwbakteryjnie i mam wrażenie, że po prostu
pozbywa się tego wszystkiego złego, co powoduje u nas właśnie jakieś takie dziwne, chorobowe reakcje. Mi nigdy nikt nie powiedział o tym olejku z oregano wcześniej i na serio bardzo, bardzo żałuję i mam nadzieję, że jeśli wysłuchacie mnie do samego końca, to po prostu dowiecie się czegoś nowego i możliwe, że wdrożycie właśnie ten produkt do waszego życia, zamiast właśnie jakichś tam bardzo takich sztucznych leków z niezbyt perfekcyjnym składem. Tego typu rzeczy potrafią dać nam jakby taką natychmiastową ulgę, niemniej bardzo osłabiają nasz organizm i znajdują się tam przeróżne rzeczy, których no nie do końca byśmy chcieli mieć po prostu w naszym krwioobiegu. Mam tutaj ściągawkę i chciałabym wam jeszcze przeczytać o kilku właśnie zaletach tego skoncentrowanego olejku z oregano. Więc tak, utrzymuje równowagę mikrobiologiczną, wiąże produkty uboczne przemiany materii, zwiększa wydzielanie śliny, soku żołądkowego i żółci, co usprawnia procesy trawienne i przyswajanie pokarmu, wspomaga czynności nerek, zwiększa wchłanianie żelaza, ułatwiając wyrównanie niedoborów w niedokrwistościach. Wykazuje właściwości antyoksydacyjne, chroniąc komórki przed atakiem wolnych rodników. Wpływa na aktywność układu odpornościowego organizmu, działając ochronnie przed wirusami, grzybicami, bakteriami. I to jest właśnie to, co po prostu potrafi nas uratować właśnie w okresie przeziębień i chorób. Działa mukolitycznie i wykrztuśnie, co jest korzystne w chorobach układu oddechowego, szczególnie w zapaleniu oskrzeli. Ja na przykład wczoraj podarowałam taki olejek z oregano mojej mamie, ponieważ bardzo mocno kaszlała i w sumie muszę do niej zadzwonić i się zapytać, czy jej pomógł i podejrzewam, że tak, ponieważ mi to bardzo, bardzo pomogło. No i po prostu mam nadzieję, że to jej również ulżyło. Działa miejscowo i w postaci kąpieli w dermatozach, trudno gojących się ranach, szczególnie przebiegających ze świątem. Widzicie, zastosowań jest bardzo wiele. Ogólnie informacji na ten temat na pewno znajdziecie bardzo, bardzo wiele w internecie. Ja tylko mogę wam polecić, ponieważ według mnie jest to super, super rzecz i z pewnością ten olejek z oregano zagości na stałe w mojej apteczce domowej i będę go polecała dalej, ponieważ uważam, że po prostu warto i na mnie naprawdę bardzo dobrze działa. Można kupić w różnych buteleczkach, ja na przykład tutaj mam buteleczkę 30 ml, ale są jeszcze mniejsze, dziesiątki i są jeszcze większe. Naprawdę wystarczy wam to na długo, więc tak, to jest olejek z oregano, pierwsza rzecz. Druga to są moje szoty imbirowo-kurkumowe. Nie wiem, czy widzieliście mój film sprzed roku, właśnie w którym pokazuję wam, jak zrobić takie szoty z kurkumy i imbiru, które bardzo pobudzają nasz organizm, rozgrzewają i wpływają korzystnie właśnie na naszą odporność. Ja do zrobienia takich szotów imbirowo-kurkumowych, oczywiście wam ten przepis, link tutaj zamieszczę w opisie pod filmem, ale wykorzystuję właśnie świeżą kurkumę i świeży imbir. Jak wygląda świeży imbir, to nie muszę nikomu pokazywać, z pewnością wiecie, ponieważ jest on ogólnie dostępny we wszystkich większych sklepach i marketach. A tak wygląda świeża kurkuma. Są to takie pomarańczowe korzenie i uwaga, uwaga, świeża kurkuma bardzo mocno brudzi ręce. Jeśli ją rozkroicie i na przykład spadnie wam kawałeczek na koszulkę, ogólnie zapomnijcie o tej koszulce. Więc uważajcie, jeśli będziecie trzeć tą kurkumę lub blendować, używajcie rękawiczek ochronnych, takich gumowych po prostu, by ochronić wasze paznokcie, no bo na serio pozostawia to takie żółte plamy i ciężko jest się ich pozbyć. Ale mimo, że naprawdę potrafi ta kurkuma brudzić, to naprawdę potrafi też wpłynąć bardzo pozytywnie na nasz organizm. Ja polecam wam świeżą kurkumę i świeży imbir. One bardzo, bardzo, bardzo pomagają w przeziębieniach i w przeróżnych chorobach i działają ogólnie zarówno na naszą odporność, ale również mi na przykład bardzo pomagają, jeśli chodzi o wykrztuszenie i ogólnie katar, więc to są super, super rzeczy. Naturalne lekarstwa praktycznie. Oczywiście możecie również użyć do wykonania tych szotów takiej suszonej kurkumy i suszonego imbiru, ale ja bym bardziej polecała właśnie te świeże, ponieważ
no, działanie jest jeszcze lepsze. Ja w okresie właśnie przeziębień codziennie rano robię sobie taki shot z kurkumy, imbiru i jeszcze cytryny i jeszcze pieprzu kajen. I to mnie bardzo pobudza do tego stopnia, że nawet nie potrzebuję kawy. I to jest druga rzecz, którą Wam polecam. A trzecią rzeczą to będzie domowy kisiel malinowy, który Wam tutaj pokazuję i zaraz zobaczycie, jak go wykonać od podstaw. Kisiel jest boski, smakuje bardzo dobrze. Jest to kisiel malinowy z dodatkiem świeżego imbiru. Czyli działa bardzo rozgrzewająco. Maliny są bardzo, bardzo polecane w okresie przeziębień i zachorowań i potrafią one walczyć z taką wykluwającą się chorobą, więc to nie bez powodu akurat jest kisiel malinowy. Ja użyłam malin mrożonych, ponieważ jest to taki czas, że te świeże maliny już nie są takie dobre, a te mrożone są dojrzałe. Wystarczy naprawdę tylko 5 minut, żeby go przygotować. Jest gorący, rozgrzewający i zawiera bardzo dużo witamin. Dodatkowo jest ten imbir, więc naprawdę bardzo Wam polecam. Jeśli zrobicie taki domowy kisiel w domu, to podejrzewam, że już nigdy nie kupicie takiego gotowego. No to jest niebo a ziemia. To jest smak prawdziwych owoców, bo są tu prawdziwe owoce. Jest to tak dobre, że ja już zjadłam dzisiaj 2 takie szklanki. I zaraz Wam podam proporcje właśnie na jedną taką dużą szklankę i będziecie mogli sobie zrobić, gdy będzie Was coś łapało i będziecie potrzebować czegoś rozgrzewającego i po prostu chcecie coś innego niż tradycyjna herbata gorąca. Więc ten kisiel to jest coś mega, mega szybkiego, mega prostego, da Wam naprawdę dużą dawkę energii, pobudzi Was, rozgrzeje. Ja polecam z całego serca. Więc teraz pokażę Wam, jak zrobić ten kisiel. Jest to banalnie proste, dosłownie kilka składników. Samo zdrowie. Dobra kochani, to wszystko na dzisiaj, więc opowiedziałam Wam o olejku z oregano, który według mnie jest cudem, naprawdę cudem. Dodatkowo polecam Wam kolejny raz szoty imbirowo-kurkumowe z cytryną i pieprzem kajen. I trzecią rzeczą to jest rozgrzewający kisiel malinowy z imbirem. Więc jeśli będziecie stosować te trzy rzeczy, to gwarantuję Wam, że poczujecie się trochę lepiej. Na mnie to działa, jeśli czuję, że coś mnie łapie, coś mnie chwyta, to jest idealny moment, żeby trochę tak zaatakować, przyatakować, dorzucić imbiru, dorzucić kurkumy, trochę olejku z oregano i po prostu ta kombinacja sprawia, że czuję się z powrotem dobrze, pełna wigoru, energii i po prostu odpycham te wszystkie złe bakterie i więc życzę Wam dużo zdrówka, żeby nic Was nie łapało, żebyście się nie dali. I to wszystko. I tak, oczywiście polecam Wam moją książkę, chwila. Ponieważ bardzo się napracowałam tutaj, są tu przepisy na wszystkie słodycze, jakich dusza zapragnie. Na przykład tutaj Twix,
Więc dobra, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Pa, pa!